Branża streamingu kojarzy się głównie ze streamingiem wideo, czy audio, czy z muzyką. Ja bym rozszerzył to zagadnienie na całą branżę subskrypcyjną. Słyszymy, że wśród graczy subskrypcja również będzie zdobywała coraz to większą popularność. Najwięksi wydawcy przewidują rozwój tego modelu wydawania czy dystrybucji gier. Dzieje się tak oczywiście też z powodzeniem na rynku książki. Ubiegły rok upłynął pod hasłem dołączenia się do branży subskrypcyjnej czy do modelu subskrypcyjnego najbardziej opóźnionych, że tak powiem, i hamulcowych wydawców, którzy przez pewien czas utrzymywali, że istnieje możliwość dystrybucji plików na sztuki przez długi czas. Czas pokazał, że czytelnicy, użytkownicy zagłosowali za obecnością tychże wydawców w platformach streamingowych. Co więcej, wszystkie obawy dotyczące tak zwanej kanibalizacji, czyli zaniku sprzedaży wskutek przeniesienia jej do kanałów takich hurtowych, jak to postrzegane były właśnie kanały subskrypcyjne, te zjawiska nie zaszły, albo zaszły w sposób niezauważalny, albo zostały skompensowane przez wzrost w ogóle popytu. Wiemy też, że model konsumpcji, jakim jest streaming, czy w ogóle subskrypcja w modelu wszystko w jednej cenie, all you can eat, skutkuje zmianą nawyków użytkowników, rozwojem, zwiększeniem zaangażowania w produkty oparte na subskrypcji. Odnotowujemy to też w Legimi. Branża jest oczywiście znacznie szersza, ale sam streaming audiobooków i e-booków przeżywa dynamiczne wzrosty i to też wyraźnie widzimy. Zatem z pewnością możemy podsumować to w ten sposób. Branża streamingowa, subskrypcyjna ma się dobrze, przy czym dochodzi do pewnych przetasowań. Nasze karty kredytowe, nasze karty płatnicze nie są z gumy, portfele nie są z gumy i po prostu też musimy określić się, na które subskrypcje nas zwyczajnie stać. Inflacja też jest tutaj dodatkowym czynnikiem skłaniającym do weryfikacji tych decyzji zakupowych. Stąd też obserwujemy łączenie się z ofert w pakiety. Legimi też w takim modelu pracuje z różnymi dostawcami. Zamierzamy ten trend wykorzystać, czy w jakiś sposób też go w Polsce wspierać, tak żeby czytelnicy, użytkownicy mogli połączyć Legimi z różnymi innymi produktami no po prostu w celach oszczędności, tak dla ulżenia swoim portfelom. Jednak najważniejszym takim przesłaniem, jakie tutaj a propos tego komentarza dotyczącego branży streamingu miałbym do dodania, no to jest jednak fakt, że streaming, który początkowo miał wiele głosów sceptycznych, w końcu nie posiadamy zakupywanych dóbr, tylko uzyskujemy czasowy dostęp. Ten model zdecydowanie wygrywa z uwagi też na to, że częścią tej oferty jest nie tylko sama treść, ale też i sposób jej podania. Coraz bardziej my w Legimi odczuwamy, że nasza aplikacja jest nie tylko oknem do wstępu do wybranych tytułów, ale przede wszystkim jest też miejscem, gdzie się czerpie inspiracje, znajduje rekomendacje książek, tytułów, a także nie bez znaczenia jest jakość obsługi posprzedażowej, polegająca zarówno na jakości samej aplikacji, jej funkcjonalności, jak również obsłudze klienta. Kontakt z naszą obsługą klienta jest dla naszych użytkowników ważny. To wszystko to jest wartość dodana, wykraczająca znacząco poza zawartość w postaci pliku, który użytkownicy mogliby alternatywnie właśnie wybrać i kupić.